dzisiejsza młodzież jest pełna poczucia humoru, pełna fantazji, no, wiary w to, co czyni, w to, co robi i naprawdę z pełnym oddaniem. Niektórzy z zaangażowaniem potrafią wykonywać wielkie dzieła i mam ogromny szacunek dla wielu pomysłów i wielkich działań. Też mają swoje problemy, troski i wtedy potrzebują pomocy. Ale jest wspaniała i naprawdę można z nią się bardzo zaprzyjaźnić. Najczęściej słyszane pytania to pytania o to, czy zmoczyć gąbkę, czy zatrzeć tablicę, ewentualnie bardzo popularne, czy mogę wyjść do toalety. Czy mam jeszcze możliwość zgłoszenia nieprzygotowania? I ile jeszcze mnie do dzwonka? Pytanie to, czy mogę się zwolnić, przeważnie bywa. Bardzo fajna rzecz, można zawsze sprawdzić swoje oceny, ile się ma nieprzygotowań. Lśniący, jakiś, nie wiem, machoń włoski czy coś, tak. Niestety się kończy. Aż ciężko się rozstać z tym, że tak powiem, z tą funkcją. No cóż, nie wiem, jak ja wysiedzę w klasach teraz, nic nie robiąc. Chociaż trzeba będzie dać radę, teraz matura przed nami. Przed nami trzecioklasistami. Mariusz, co ty tam robisz? Ty weź ty nie dłub w nosie, ludzie się patrzą. No, no, uważaj sobie na drugi raz. A co tam znaczy, co to znaczy? Okej, okay. Also, wie können wir eine Anzeige anfangen? W jaki sposób możemy zacząć ogłoszenie, tak? Trzeba użyć takiego zwrotu, który przyciągnie uwagę odbiorcy. Zum Beispiel.